Jest 23. Przygotowania do jutrzejszego wyjazdu. Czas start. 8 godzina. Zaczynamy dzień. Zaczynamy zaraz moją pracę. Chcę dzisiaj Wam pokazać troszeczkę, jak wygląda taki dzień. Mój dzień. Czyli co ja robię dokładnie, w jaki sposób pracuję, no może nie dokładnie jak pracuję, bo dzisiaj po prostu mam projekt, który będę robił w jednym miejscu. Chcę się tam przejechać, zobaczyć jak to jest, jak tam jest i no kurczę, no chciałbym po prostu Wam troszeczkę pokazywać. Zobaczmy jak wyjdzie. A tymczasem będę się powoli ogarniał. Sprawdzimy, co dzisiaj mogę za rzeczy powypuszczać. I jak będę mógł już wyruszyć, to po prostu wyruszę w podróż do miejsca. Zobaczycie sami gdzie. No a tymczasem. No i przed wyjazdem jesteśmy sobie na chwilę, byłem w sklepie, a teraz za chwileczkę będziemy wyjeżdżać do roboty, zaraz zobaczycie o co chodzi i zaraz zobaczycie całą panią od, że tak powiem, zamieszania. Mam nadzieję, że projekt wyjdzie zaje fajnie, a tymczasem zaraz w drogę. Idzie królowa całego zamieszania, o tam. Także dzisiaj z tą panią będziemy sobie współpracować, a zaraz się dowiecie nad czym. Jest i ona. Vloga robię. Witaj Ewa. Witam. Za chwileczkę jedziemy. Będziemy nagrywać co? Będziemy nagrywać temat żywiołów do naszych warsztatów. Dobra, no to wsiadaj, jedziemy. No i jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Nazywa się to miejsce na wzgórzu. Bardzo ładnie, zobaczcie. Tu, dobra, traktor akurat mi się wtrafił. Ale tu jest Ewa, cześć. Też ładnie. Tu jest jakaś ten, ale zobaczcie tu. Pow! A? I tutaj będziemy nagrywać taki fajny projekt związany z żywiołami, z kobietą, a właściwie z kobietami. Konika zaraz pokażemy, a tymczasem rozejrzyjmy się troszeczkę i zobaczmy jeszcze co możemy gdzie nagrywać. Konik? Konik. Zdjęcie, czy co to jest? Nie, nagrywam na vloga. Tutaj mamy no, jakby sukienkę, która będzie symbolizowała co? Ogień. Żywioł ognia. A ty masz na sobie? Żywioł wody. Żywioł wody, dobra. My jesteśmy w takim uroczym? Uroczysko. Tego słowa chciałem użyć. Miejscu. Zobaczcie, jakie piękne widoki. I tutaj będzie się odbywało takie wydarzenie połączone z warsztatami, w którym będę uczestniczył. No i do tego wydarzenia robimy sobie właśnie filmiki, rolki. Także no, będzie można zobaczyć pewnie nasze efekty i na Instagramie, i na Facebooku, być może nawet w kinie. A ja bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby właśnie zerknąć na studio zmiany i sprawdzić, jak oni będą prowadzić całe te social media, bo gdzieś tam będę w tym, tak? Będę w tym uczestniczył i z wielką radością będę również prowadził warsztaty u nich z Animal Flow. Nagrywanko! Gotowa jesteś? Może to jest nagranie, a nie wiesz. Czy jesteś gotowa? Chyba tak. No to uwaga! Podskakujesz. Hop, super. Dalej.
Czasami trzeba pewne rzeczy pozaznaczać sobie, więc jak masz na przykład kadr taki i musisz ustawić modelkę czy też aktorkę w tym samym miejscu, to zaznaczasz sobie o takimi rzeczami. A ja korzystając z tego, że właśnie mamy chwilę przerwy, bo nasza modelka, aktorka poszła się przebrać, powiem też troszeczkę więcej o mojej pracy, jakby co ja robię. Ja teraz właśnie jestem na projekcie do nagrywania filmiku promocyjnego, który, tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie na jakichś socjalach w studiu Zmiany. I przy okazji będę robił zdjęcia. Te wszystkie zdjęcia i filmiki będzie można zobaczyć u nich na, no, u nich na kanałach, tak? Na kanałach. A ogólnie też moją pracą jest pomaganie w realizowaniu właśnie takich wydarzeń, jak będziemy realizować teraz. Więc jeżeli ktoś ma jakąś chęć spróbowania zrealizowania własnego wydarzenia, to zapraszam do kontaktu. Ale tylko na jedno. Także zaraz lecimy dalej.